kosza Redeco. www.redeco.pl. Akcja przygotowania świątecznych paczek dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły przysposobienia pracy Cekiron we Wrocławiu wypadła udanie. Podopieczni cieszą się z każdej podarowanej rzeczy. Organizatorzy więc zbierali m.in. ubrania, słodycze i datki finansowe. Wszystko zbierano do czwartku, a dzień później dzieci z okien Barki Tumskiej ujrzały Mikołajów płynących Odrą w różowej łodzi smoczej. Mikołaje przypłynęli ze sobą z prezentami, które wręczyli na pokładzie barki dzieciakom. Drugi raz z rzędu Mikołaje gościli na Barce Tumskiej dzięki współpracy TST Kogeneracja i Hotelu Tumskiego we Wrocławiu. W dalszym ciągu można wspierać finansowo dzieci niepełnosprawne uczęszczające do szkoły przysposobienia pracy Cekiron we Wrocławiu. Datki proszę przesyłać na ten numer konta. Widać, że wrocławianie mają dobre serca, a w okresie świątecznym mają czas, by je otwierać dla potrzebujących. Zebrano zarówno sporo funduszy, jak i były bardzo bogate prezenty. Miłe, że nie tylko na tym się skończyło. Dużo ludzi dobrej woli, którzy zdecydowali się wesprzeć akcję, pojawiło się na samym wydarzeniu. Zabawa trwała od rana do południa. Wszystkim dziękujemy za ten gest. Uśmiechy pokrzywdzonych przez los dzieci są największym z możliwych podziękowań, aby w kolejnych latach akcja nabrała jeszcze większego rozmachu. Będziemy ją na pewno wspierać. Nowe Centrum Wzgórza Redeco. www.redeco.pl